przełomem uderzyła mnie w łysinkę. Ja naturalnie zemdlałem w zupełności. I jeszcze mi dom podpaliła. A czy przedtem groziła panu kiedyś? Kto? No, Dzierwańska, Maria. Naturalnie. Bardzo często mi groziła. Odgrażała się, że mnie zabije. W zupełności ten czas. Kiedy? Ten czas. Aha. W zupełności. Bardzo ciężka sprawa. Wszystko przemawia przeciwko niej. Panie mecenasie, to może ja bym mógł za Manię wiedzieć. Musisz się ratować, ona jest niewinna, ja... Tylko co będzie w mojej mocy. A może wam Mania coś mówiła, o czym zapomnieliście? Nie? No może wiecie coś o Meicher? Bo tu każdy szczegół jest bardzo ważny. Nic. Absolutnie. Czego pan chce ode mnie? Przecież dotrzymałam słowa. Zerwałam z Zygmuntem. Przychodzę tu jako pani adwokat. Podjąłem się pani obrony. Dziękuję. Nie chcę żadnej obrony. No, uspokój się, moje dziecko. Twój żal, ale uspokój się i powiedz mi wszystko dokładnie. Co mam powiedzieć? Przede wszystkim... A bo mi mama... Dzierwań. Panu nie powiem. Nie powiem panu. Nikomu, nikomu nic nie powiem. O Boże. Masz, nie pójdę nikim. No, nawet posłuchałeś się raz swojej żony. Jeszcze ja tam nigdy nie wyszedł, jak nie posłuchałeś. A ty zawsze musisz zerwać, Z całą stanowczością, że oskarżona nic nie mówiła, kiedy świadek ją spotkał. Nie, nic. A czy była bardzo podekscytowana? Pod co? No, wzburzona. A owszem, faktycznie była podekscytowana, ale tylko w ubraniu. Jak to? Że sukienka była trochę wzburzona, prawda? Trochę potargana. Ale ona to sama na sobie potargała. Ona jest niewinna, panie sędzio. Honoru daje. Niech ją pan puści. Świadek jest w nim. Może iść. Proszę wezwać świadka Pipcińską. To świadek może powiedzieć w tej sprawie. Proszę prześwietnej apelacji. Własnoręcznie słyszałam na festonie u pana Gomułki, gdzie mnie za królowe przedmieścia mieli uskutecznić. Tylko że mój mąż, fajtlapa i dusi grosz, i pożalował na moje urodę. A trzeba wiedzieć, wysokiej eksmisji, że mnie już od dzieciństwa nazywali ślicznotką. Spokój! Proszę o spokój, bo każę opróżnić stale. Święta racja, panie wysoki sądzio. Gdyby inteligentna puka, śmieją się jak głupi, powiada do Antka. Zabiję majcherka, powiada, kiedy bądź jak mnie pocałuje, powiada. Żebym tak pypcie na języku dostała, jeżeli już. To ja im całuję rączki. Całuję rączki. Zamykam przewód sądowy. Udzielam głosu panu prokuratorowi. Wysoki Trybunale. Panowie przysięgli, oskarżona Maria Dzierwańska przez cały dowodu sądowego nie wypowiedziała ani jednego słowa. Nie przypuszczam, żeby dziewczyna ta była uparta. Nie otworzyła ust, ponieważ nic nie ma na swoją obronę. Wina jej jest udowodniona. Zbrodnie zostały popełnione i muszą być ukarane. Dlatego żądam wyroku najsurowszego. Zarządzam 30-minutową przerwę, po której zabierze głos pan obrońca.
A wygląda to tak niewinnie. To niewinne do najgorsze. Popatrz pani na mojego starego. Wygląda, jakby do trzech nie umiał zliczyć. A wczoraj to się tak znał, że pogotowie brzucho pompowało. Ciekawe, jak wyrok będzie. Bo ja wiem. 5 lat. A pan skąd wie? Stary praktyk jestem. Wie? Przepraszam. To twoja mania coś ukrywa. Nie chcę mówić ze mną. Bo mnie diabli mnie biorą. Ładne towarzystwo. Ładne. Proszę. Do pana mecenasa, bo to właśnie do tego. Znalazłem te papiery. Mania zgubiła. Gierwańska. Ważne te papiery? Warto. Wiem wszystko. Czegoś ty mi o tych papierach wcześniej nie mówiłeś? Bo... Tak, twoim ojcem. Udzielam głosu panu obrońcy. Wysoki Trybunale, przed chwilą doręczono mi dokumenty nieznane mi dotychczas, a które całkowicie podważają zarzuty zebrane przeciwko oskarżonej. W imię sprawiedliwości wnoszę o wznowienie przewodu sądowego. Wniosek pana prokuratora w przedmiocie wznowienia przewodu? Pozostawiam to do uznania Trybunału. Wznawiam przewód sądowy. Udzielam głosu panu obrońcy. Wysoki Trybunale, panowie przysięgli. Stoi tu przed wami nie adwokat, lecz ojciec, który walczy o wolność i szczęście własnego dziecka. To? Nie. Tak jest. Maria Dzierwańska jest moją córką. Ojcze, jego córka. Nie możliwe, ja pokocham. Dowiedziałem się o tym przed chwilą, w momencie nader tragicznym, kiedy zdawało się, że wszystko sprzysięgło się przeciwko mojemu dziecku. Przed chwilą doręczono mi pewne dokumenty. W związku z tym pragnąłbym zadać kilka pytań głównemu świadkowi oskarżenia, poszkodowanemu Majcherkowi. Pan Majcherek zapomniał bowiem powiedzieć tu o rzeczach niezmiernej wagi. Wnoszę o ponowne przesłuchanie świadka Majcherka. Panie Majcherek, co to? Co to znaczy? To pan bujał w śledztwie. Co wy chcecie w ten czas? Nie w ten czas, ale teraz. W zupełności. Proszę tu świadka Majcherka. Tylko mów prawdę. Bo marmeladę z ciebie zrobimy. Przecież ja już wszystko powiedziałem w ten czas. W zupełno... Tak, wszystko. Wszystko, co mogło pognębić niewinną istotę. Wszystko, co podyktowała panu chęć zemsty. Składając zeznania, nic pan nie wspomniał o tych 50 i papierach, które wręczyła panu matka Mani na łożu śmierci.